Chciałam zachęcić do filozofii, przede wszystkim do studiowania filozofii. Dając przykład, nie wiem kogo, ale może najlepiej posła Palikota. Bardzo to popłaca. Studiował filozofię na uczelni, która wydała notabene jakiś podręcznik dotyczący homoseksualistów, który dzisiaj rozskandalizował Polskę, czyli na Uniwersytecie Stanisława Wyszyńskiego, i zrobił wielką karierę, zarówno finansową, a teraz polityczną. Wydaje mi się, że to jest dobry przykład. W czasie wolnym Palikot siedzi, czyta sobie Platona. Jest taka dobra szkoła filozofii, ona się nazywa Szkoła Lwowsko-Warszawska. I tam byli różni filozofowie, mieli różne poglądy, ale łączyło ich takie jedno przekonanie. Mianowicie, że dużo naszych problemów między nami, problemów, z którymi związane są konflikty moralne na przykład, bierze się z tak zwanego niechlujnie używanego języka. I ja tak sobie wyobrażam, że te spotkania będą miały taką zasadę, żeby tak powiem, odsunąć z zakresu problemów wszystkie te rzeczy, które wynikają z niechlujnie używanego języka. Na przykład słowo godność można używać na 100 tysięcy sposobów. Poddajcie nam naszą godność, przywróćcie nam godność, chcemy godnie żyć. Właściwie nie wiadomo, co się kryje za tymi postulatami i warto, tak mówili przedstawiciele Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, czyli Kotarwiński, Ajdukiewicz, Osowski, Osowska, zacząć doprecyzowywać pojęcia, których używamy. Godność jest takim dobrym pojęciem, które daje się doprecyzować wtedy, kiedy się uzna, że istnieją trzy różne sposoby rozumienia godności. Ale można tak robić z innymi pojęciami. Ja sobie zawsze wyobrażam filozofię przede wszystkim jako pracę nad pojęciami. Na przykład chcemy, żeby ludzie wokół nas byli uczciwi, ale co to znaczy uczciwość? Czym się różni uczciwość od dobroci? Czy człowiek dobry jest tym samym, co uczciwy, a uczciwy tym samym, co dobry? Czy wolelibyśmy żyć w społeczeństwie ludzi uczciwych, czy w społeczeństwie ludzi dobrych? Jednym słowem, filozofia w niewielkiej mierze zapewne, ale taka, rozumiem, będzie zasada tych spotkań, już dobrze je wyczułam. No, polega właśnie na takim oczyszczaniu języka i analizowaniu tego, co rzeczywiście jest wieloznaczne, nieostre. Więc ja myślę, że tak, oczywiście, każdy filozofuje, każdy z Państwa, jak się urodził, może jak urodził się, to nie, ale jak miał tak 5, 6 lat czy 7, to są takie dzieci, które zadają takie pytania. Dlaczego, po co? I zadają te pytania bezinteresownie. Po prostu chcą wiedzieć, a nie żeby wiedzieć i to wykorzystać. Ale potem uczą nas, że pewne pytania są niestosowne, a pewne pytania obnażają naszą ignorancję, że lepiej nie zadawać takich pytań. I ta naturalna tendencja do filozofowania zostaje zniszczona tak na dobrą sprawę. Husserl twierdził, że filozofia to jest właśnie takie wielkie taumadzeń, czyli takie zadziwienie światem. Bo też pierwsi filozofowie zadawali takie dziecięce pytania, a odpowiedzi im do niczego nie służyły. To pytania miały uruchamiać taki proces, który jest procesem myślenia. Mi się wydaje, że takie spotkania z publicznością, gdzie się nie stawia żadnych wymagań filozoficznych, właśnie mają służyć temu, uruchomieniu procesu myślenia.